Cześć, tu Adrian z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dziś zrobimy razem papierowego aniołka. Do przygotowania takiego aniołka będziemy potrzebowali kwadratowej kartki oraz dość cienkiego paska o długości 21 cm i dwóch wyciętych białych kółek. Możecie je sobie odrysować od zakrętki od kleju lub od każdej innej butelki. Zaczynamy. Pierwszym zadaniem jest podzielenie naszej kartki na pół. Następnym naszym zadaniem będzie zrobienie z naszych dwóch kartek harmoniki. Harmonikę wykonujemy w ten sposób. Zaginamy z jednej strony naszą kartkę, następnie obracamy ją i robimy znów to samo. I powtarzamy do samego końca. Robimy z tego dwie harmoniki. Nasz anioł potrzebuje skrzydeł, dlatego bierzemy harmonikę i zaginamy ją mniej więcej na tej wysokości w ten sposób. Musimy przykleić tą część do reszty. Nasz anioł znajduje się teraz w dwóch częściach. Wypadałoby go połączyć w jedną całość i zrobimy to za pomocą naszego paska. Naszemu aniołkowi brakuje już tylko głowy. Z pomocą przychodzą nam wycięte z papieru koła. Przyklejamy je z przodu i z tyłu na paski wystające z naszego aniołka. Nasz aniołek jest już w zasadzie gotowy. Pamiętajcie, że wasz aniołek nie musi być biały. Możecie go wyciąć z kolorowych kartek. Możecie go ozdobić jak tylko chcecie. Możecie dorysować mu buzię, usta, nos. Cokolwiek chcecie. Ja swojemu aniołkowi przypnę wyciętą przeze mnie wcześniej kokardkę. Mój aniołek jest już gotowy i dołącza do armii innych aniołków. Jeśli zrobicie więcej takich aniołków, to możecie ozdobić nimi choinkę. Jednak jeśli nie macie miejsca na choince, możecie poświętować komuś święta i podarować takiego aniołka, na przykład sąsiadowi. Mam nadzieję, że wyszedł wam aniołek. Dajcie znać, co jeszcze mógłbym wam pokazać i wesołych świąt!